Lecimy, Kubańczyk z nami, witam, jak forma? Siemanko, no właśnie chyba najlepsza w życiu. Skupiłem się w 100% na treningach i to teraz są efekty. No to widać, powiem szczerze, śledząc Cię gdzieś tam w mediach społecznościowych. Czyli cały czas się rozwijasz. No tak, wiesz, no wcześniej do tych walk nie podchodziłem na pewno na takim poziomie jak do tej walki. Wiedziałem, że to już jest bardzo sportowy rywal i że trzeba naprawdę poświęcić się temu, że było mnóstwo wyrzeczeń. Jeszcze ja teraz skończyłem płytę, więc to taki był trudny okres. Trochę też walczyłem z głową, ale to mi pomogło. Gdzieś tam, wiesz, wzmocniło ten charakter i przede wszystkim trener Szyszka, który ze mną teraz trenuje w Unique Fight Club, który wpłynął na mnie mentalnie niesamowicie. No i tak naprawdę czuję się do tej walki, jakbym wychodził do sparingu. Jestem przygotowany na każdej płaszczyźnie. Zdaje mi się, że dobrze i mam nadzieję, że nie zawiodę mojego teamu. No to jest ciekawy wątek. Ciężko nagrywać muzykę i trenować jednocześnie do walki? No na pewno. Ja to troszkę sam dla siebie głupio rozłożyłem, bo troszkę szybciej planowaliśmy zrobić tą płytę. Tam kilka rzeczy się przedłużyło. Też ta pandemia spowodowała to, że nie mogliśmy niektórych rzeczy domówić do preorderów z zagranicy. Chcieliśmy to fajniej zrobić, wiesz, i gdzieś tam niestety ta pandemia wpływa na to. Natomiast skupiliśmy się na robieniu płyty i po prostu ustaliłem sobie taki plan, że wstaję 10 rano, idę na trening. Potem wracałem, wiesz, robiłem sobie posiłki na cały dzień. Wracałem na drugi trening i już z drugiego treningu miałem gotowe posiłki, więc jechałem do studia i siedziałem, wiesz, do 21-22, żeśmy tam rzeźbili te numery. Teraz już kończymy, teraz ten tydzień ostatni przygotowań już luzuje, fokusuje się 100% na walce. No i tak naprawdę płytę zamknęliśmy. Bardzo ciężkie to były 3-4 miesiące w moim życiu, bardzo. Unique, każdy fan sportów walki zna, nie muszę przedstawiać, bracia Apaczuscy. Natomiast no, tam jest najmocniejsza stójka, tak bym zaryzykował. Twój rywal to jest Purpura, jeżeli chodzi o BJJ. Jak tu się przygotowywałeś na to? Tak, tylko że ja przygotowywałem się zupełnie trenerem, który dojeżdża z Łodzi, trener Szyszka. I on jest 19 lat, trenuje parter, jest parterowcem. Bardzo doświadczony trener. I wiesz, robiliśmy zapasy głównie i parter. Ja tam nadrabiałem, chodziłem na grupę MMA, na grupę zawodniczą, gdzie trenują normalnie zawodnicy z innych federacji polskich i nie uważam, żebym gdzieś tam odstawał. Nawet trener był w szoku, bo on na początku nie wiedział, że ja mam gdzieś tam podstawy tej stójki, on mnie nie kojarzył. Dopiero wybadał, mówię, o, to fajnie będzie się napracowało, no bo mamy tą stójkę, teraz będziemy rzeźbili te zapasy i parter i przez te 3 miesiące też bardzo skupiliśmy się na pracy siłowej, więc w zapasach podobały mi się w ogóle te zapasy, co widać po moich uszach. Naprawdę spodobało mi się to, miałem krótką przygodę z uszami, ale mimo tego, nawet jak wejdzie w zwarcie w walce, myślę, że będę bardzo dobrze przygotowany i motorycznie, i psychicznie. Na lewym uchu kalafior, tutaj nie widzę, ale... To się robi u góry, wiesz, to ucho mi się, lekarz się śmieje, że udało się zachować, bo ten kalafior mi się robił u góry, a nie w środku, natomiast tutaj zupełnie odwrotnie. No chociaż pan doktor powiedział, że to i tak kwestia czasu i mi się wywiną te uszka. No wiesz, to była krótka przygoda, próbowaliśmy jeszcze z tym walczyć i to chyba był błąd, bo miałem zaszyte te uszy, żeby tam się nic nie zbierało. Przeszyliśmy je na wylot. Nie dość, że to był naprawdę ogromny ból. Jak zeszło to znieczulenie, to musiałem sobie odpuścić weekendzik treningu i początek tygodnia. Byłem na bardzo silnych lekach przeciwbólowych. No i sam byłem trochę wściekły, wiesz, że zrobiłem tą głupotę, bo mogłem w sumie te kalafiory spuszczać, bo teraz co 2 dni chodzę na spuszczanie krwi. No bolesne to jest, ale wiem, że już mi się robi ta chrząstka twarda i to tak zostanie, więc to nie będzie żadna przeszkoda na walce, bo dużo ludzi też spekulowało, wiesz. Nie, wszystko jest zagojone i nawet robię już, wiesz, bez nauczników treningi, nie? No muzyk z kalafiorami to dobre, oryginalne połączenie. Wiesz co, tak, oryginalne bardzo połączenie, natomiast śmiesznie, ale było ciężko w tym momencie, bo mi to tak ucho zalało, że ja nie słyszałem na lewe ucho i kurde, a my kończymy płytę, wiesz, robimy miks, a ja nie mogę, ja słyszę tylko na prawe ucho, więc to była lekka przygoda, natomiast nie, fajnie, trafiłem do MML w Warszawie i naprawdę dobrze to mi zrobili. To co, dobra walka się szykuje? Na pewno dobra walka, powiem szczerze, że naprawdę jest wykonałem robotę, zdaje mi się, że jestem w najlepszej formie życia i to pokażę w oktagonie, obiecuję. No dobra, czekamy, widzimy się już za tydzień. Jasne, do zobaczyska. Dzięki. Dobrze było zobaczyć. Piątka.